Cześć moi kochani, witam Was bardzo gorąco ponownie w drugiej części, tym razem mojej wyprzedaży szafy. Musiałam ten filmik powtórzyć, ponieważ wczoraj nagrałam wszystkie części, cały film. Niestety zdążyłam edytować tylko kawałek, ten filmik macie już wrzucony, reszta mi się usunęła, więc super, po prostu super, strasznie się z tego cieszę. Oczywiście to jest sarkazm. Muszę ten filmik powtórzyć, ale mam nadzieję, że teraz troszeczkę się sprężę, bo wtedy rozwlekałam to strasznie wszystko. Więc tak, jeśli chodzi o wysyłkę, wysyłka kosztuje 12 zł, niezależnie ile macie ubrań. Natomiast od 4 ubrań wzwyż macie wysyłkę darmową, gratis. I to chyba tyle. Resztę macie oczywiście pod spodem, pod filmikiem. Dobrze, więc zacznę od ubrań troszeczkę cieplejszych, takich na zimę, na jesień. Tu mam dwa płaszcze. Pierwszy z nich jest to futro. Można tak powiedzieć, ponieważ od spodu jest to futerko, a na wierzchu jest to kożuszek. Proszę mi tutaj nie jechać, że kupiłam futro prawdziwe i tak dalej. Kupiłam to dawno temu, nie nosiłam tego, a może ktoś po prostu będzie chciał, więc odsprzedaję, bo nie noszę. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że będziecie widziały. Oczywiście się zapina na guziki. Jest z kapturem. Dobrze, więc założyłam to na siebie. Rękawy można podwinąć, albo można też odwinąć i to będzie wyglądało tak. Oczywiście tutaj mamy kołnierzyk, guziczki. Jeśli chodzi o rozmiar, to no widzicie, ja się dopinam w tym, ale to jest na mnie za małe. Jak widać, tutaj po prostu się robią takie, rozchodzi się ten materiał. Więc myślę, że L-ka spokojnie by w to weszła. Albo jakaś taka mała XL-ka, dajmy na to. Z tyłu wygląda tak. Jak widzicie, to sięga mi za pośladki. Tak się prezentuje. I ma kaptur. Teraz Wam pokażę, jak ten kaptur się prezentuje. O tak. Coś takiego, można sobie go wywinąć. Ja po prostu w tym nie chodzę, jest to dla mnie ciut za małe. Także, któraś, jeżeli będzie chciała, to proszę pisać oczywiście na maila mojego. Pokażę Wam jeszcze od spodu, jak to się prezentuje. Od spodu wygląda tak. Czyli jest po prostu całe futro. Nawet tutaj rękawy są futrzane. Wywinę Wam. Po prostu całe jest futerkowe. I kaptur również. Od spodu mamy futro, a tutaj mamy kożuch. I do tego futerka oczywiście jest jeszcze pasek. Tak wygląda. Dobrze, to jest pierwsza rzecz. Druga to jest płaszczyk, przepiękny. Za ten płaszcz dałam chyba ponad 500 zł, nie pamiętam dokładnie, ale około 500 zł. On jest z Sabry. Czekajcie, ja go zapnę, ponieważ na siebie go nie położę, bo on jest malutki. To jest rozmiar 38. Ze sklepu, tak jak mówię, Sabra. Przecudowny. Piękny, za kolanka. Tutaj ma, to nie jest kaptur, to jest taki kołnierz. Duży kołnierz, jak widzicie. Na guziki. Tak wygląda. Oczywiście ma tutaj kieszenie też. O, tutaj. A z tyłu wygląda tak. I pasek ma, oczywiście, nie? Wiadomo. Można się przypasać właśnie tym paseczkiem tutaj w talii. On wygląda przepięknie. Jeśli macie rozmiar 38, to naprawdę serdecznie Wam polecam, bo to jest przepiękna rzecz. Naprawdę genialnie wygląda. Aż żałuję, że ja tego nosić nie mogę. Po prostu się nie dopnę w życiu, w życiu. Więc to jest... On jest z takiego kocowego materiału. Mam nadzieję, że tu będziecie coś widzieć. Po prostu taki kocyk. Piękny. Biały z czarną kratką. Następna rzecz to jest sukienka. Powinnam ją pokazać przy sukienkach, ale zapomniałam o niej całkowicie. To jest sukieneczka z Sinseya w rozmiarze XL, ale i dla L-ki, i dla XL-ki będzie się nadawać. To, co tutaj widzicie, to jest z tyłu. To jest tak jakby część tylna. Tak wygląda. Jest w kolorze białym i to jest też taka jakby koronka. Oczywiście nie prześwitująca ani nic, to kompletnie nie prześwituje. A z tyłu mamy tutaj na szyi taki kawałek paska i dekolt taki. O, coś takiego. I tutaj z boku mamy jeszcze suwak.
Więc możemy sobie ją spokojnie założyć, tak bez wciskania jej na siłę. I z takiego materiału zrobiona, widzicie? Taka koronka jakby. W kwiatki. O, i odcinana jest jeszcze w talii. Więc tak się prezentuje. Ok, więc teraz zaczynamy spodnie. To jest Orsay, rozmiar to jest 42. I to są takie spodenki, można je traktować jak leginsy, chociaż one są z jeansu, tylko że ten jeans jest taki bardzo delikatny. To nie są leginsy absolutnie, to jest właśnie jeans, tylko taki naprawdę bardzo przyjemny, delikatny. I je się wciąga, one są tutaj z gumką w pasie. Tak się prezentują. Mają tutaj atrapę suwaka z przodu, jak widzicie. Marszczenia i to są rurki. O, spójrzcie. Tak to się prezentuje. Z tyłu mają kieszonki na pośladkach. Więc to są pierwsze spodnie. Kolejne prześliczne spodenki to są spodnie z Pimki. W rozmiarze bardzo małym, ponieważ to jest 36 tylko. Śliczny różowy kolorek. Tak się prezentują. Jeansy. I to są rurki, jak widzicie. Bez żadnych przetarć, bez niczego, po prostu w takim pięknym, żywym, różowym, takim prawie że fuksjowym kolorze. Prześliczne są po prostu. 36 rozmiarek. Oczywiście z guzikami tutaj, znaczy guzik, suwak i tak dalej. Nienoszone, przyrzekam, ani razu nie były na moim tyłku. Chciałam co innego powiedzieć. Na mojej pupie po prostu, ani razu nie były, więc tak. Kolejne spodnie, również rurki, tym razem są z teranowy, również rozmiar S i również w ogóle nienoszone, nawet tutaj mają jeszcze taki o, tylko że metka jest ściągnięta, ponieważ ja je prałam mimo wszystko, że nawet ich nie nosiłam, je wyprałam, żebyście miały czyściutkie. Tak jak mówię, teranowa, rozmiar 36 w pięknym niebieskim kolorze. Również takie dżinsiki. Tak się prezentują. I z tyłu kieszonki. Bez żadnych przetarć, bez niczego. Po prostu proste rureczki w kolorze takim pięknym niebieskim. Kolejne prześliczne, przepiękne spodnie. To jest rozmiar 40. Tak, ale to jest Clock House. Nie wiem do końca jaka to jest firma. Natomiast moim zdaniem to jest taka mała L-ka, M-ka, mała L-ka, coś takiego. One nie są jakieś takie bardzo duże, to nie, na pewno nie jest 40 taka typowa. W żółciutkim, kanarkowym, pięknym kolorze. Bardzo podobne do tamtych, tylko że to nie są już rurki, tylko zwykłe takie spodnie. One się tutaj wydają, jakby to były rozkruszowane na dole, ale jak się je tutaj złącza z udami, to są w tej samej wielkości. Czyli to są po prostu spodnie, jak to się mówi, z prostą nadawką. O, tak wyglądają. Żółciusieńkie, prześliczne. Oczywiście długie, wiadomo. I to też jest jeans. Kolejne spodnie to jest teranowa w rozmiarze M. Są identycznego koloru, identyczne materiały jak tamte niebieskie. I to też jest właśnie niebieski kolor. Identyko po prostu są te spodnie. Teranowy rozmiar M, tak jak mówię. Tylko że tamte były to rurki, a te są delikatnie rozkruszowane na końcach. Ale wiadomo, teraz takie lekkie dzwony wracają do łask, nawet mocne dzwony, więc mam nadzieję, że może i Wam się przydadzą. Tak się prezentują. Również jeans, bez żadnych przetarć, bez niczego, z kieszonkami z tyłu. W stanie idealnym, po prostu te wszystkie ciuchy są praktycznie wszystkie. Jak będzie coś na przykład używane, to będę Wam mówić. Ale jak na razie to po prostu wszystko jest nieużywane. Nówki sztuki. Następnie mam spodnie z Telly Whale. To jest rozmiar L, ale to jest moim zdaniem taka średnia L-ka, mała L-ka, może duża M-ka, coś takiego. W moim zdaniem w tych sklepach właśnie Telly Whale, Orsay na przykład, jakichś takich Stradivarius załóżmy, to ta rozmiarówka jest albo zawyżana, albo zaniżana, nigdy nie wiem. Chodzi mi o to, że jak tutaj jest nawet L-ka, to dla mnie to po prostu osobiście jest M-ka. Tak to widzę. Więc no. To są spodenki takie, z taką gumą tutaj. One są również, tak jak te pierwsze, co Wam pokazywałam, są wciągane, bez żadnych suwaków, bez niczego.
To jest jeans, tylko troszeczkę grubsze niż tamte pierwsze, które Wam pokazywałam, też były takie wciągane jak te, tylko że tamte były z takiego delikatnego jeansu leciutkiego, a te są takie już bardziej już sztywne, z takiego grubszego jeansu. I one są przecierane tylko do kolan, jak widzicie. Tutaj, i to są rurki. Z tyłu się prezentują tak. Bardzo ładnym kolorze są ogólnie, one są takie granatowe, naprawdę są śliczne, śliczny mają kolor. I jak Wam mówiłam, one mają gumkę, więc na różne rozmiary po prostu one wejdą i one są rozciągliwe. One mają troszeczkę takiego elastanu w sobie. Kolejne spodnie, również długie, to są ze Stradivariusa. Niby to jest rozmiar 42, ale moim zdaniem, no ja się w tym niby dopinam, tak? Ale moim zdaniem to jest taka eleczka. To nie jest do końca 42, tylko 40. Tak się prezentują. One są z takiego bardzo mięciutkiego, rozciągliwego materiału. Takie jakby leginsy, coś takiego, tylko że one są zapinane tutaj. Na guzik oraz na suwak, wiadomo. Wyglądają jak jeansy, ale one są z takiego właśnie delikatnego, fajnego materiału. Bardzo przyjemne są ogólnie. Tak się prezentują. Nogawki zwykłe, proste, rureczki, obcisłe. Także tak wyglądają z tyłu. To są normalne kieszenie, to nie są atrapy. I z przodu również mamy normalne kieszenie, nie atrapy. I one, tak samo jak któreś z tamtych, są zupełnie nienoszone i tak samo mają te odmetki, jak widzicie. Więc to są następne spodenki ze Stradivariusa. Kolejne spodnie to są z sklepu Fishbone. Rozmiar to jest 32. To w jeansach troszeczkę inaczej ta rozmiarówka wygląda. To jest akurat 32. One są dobre na mnie, także na XL-kę spokojnie, na L-kę również. To są biodrówki ogólnie i to są rybaczki, takie do kolan. Tak się prezentują na długość, a tak wyglądają normalnie. One i to tutaj na biodrach po prostu się trzymają. Z krótkim stanem. Z tyłu mają oczywiście kieszenie. Tak? Tutaj mamy takie szlufki jakby. Chcę, żebyście dobrze widziały wszystko. I tutaj mamy jeszcze na samych rogach, na dole, takie jakby marszczenie, jakby ściągacz, coś takiego. I one są do kolan, ale dla mnie są za kolana, bo ja jestem dosyć niska, więc one po prostu są dla mnie za kolanka. Ale jak macie na przykład 1,70 m, 1,80 m, to będzie do kolan. Kolejne długie spodnie tutaj jeszcze znalazłam, znowu z sklepu Fishbone. Rozmiar to jest 30. I to są jeansy. Praktycznie w ogóle nieużywane, nienoszone. Z bardzo dobrego jeansu, takiego porządnego. Nie jest miękki ten jeans, nie jest taki delikatny, lejący czy coś, tylko taki normalny jeans po prostu. Tak się prezentują. A jeśli chodzi o nogawki, one są lekko rozkoszowane na końcach. I to jest rozmiar 30, czyli prawdopodobnie to będzie gdzieś M-ka, tak mi się wydaje. Jeżeli macie właśnie rozmiar M i macie załóżmy te 1,60 m, 1,65 m, one będą dosyć długie. Mogą Wam po prostu delikatnie zakrywać buty nawet. Ale jeżeli jesteście wyższe, no to będą normalne dla Was. Więc one są dosyć długie. Tutaj mają też takie jakby przecierania, marszczenia czy coś, ale to jest przecierane po prostu. Tak się prezentują z tyłu, a z przodu wyglądają tak. Również w ogóle nieużywane. Nie, może z raz na sobie je miałam. Następnie mam dwie pary takich samych spodni w tym samym rozmiarze. To jest Amisu. Nie wiem, czy to jest House, czy jakiś taki podobny sklep, New Yorker. W każdym razie Amisu. To jest rozmiar 40. Jedne to są rybaczki ogólnie. No 3/4. Takie 3/4 do połowy łydki, beżowe, jak widzicie, jedne są, mięciutkie, takie z mięciutkiego materiału, takiego jakby w prążki, ale nie wystające, tylko taka faktura po prostu jakby prążki. Tak, i tu mają zakładkę na końcu. Z tyłu są takie. Zasuwane na suwak i tak dalej, i tak dalej. To jedne są po prostu beżowe, a drugie fioletowe. Identyczne
Ten sam rozmiar, też 40, ten sam sklep, tylko w takim pięknym fioletowym kolorze. Przepraszam, że one są pognięcione i przeważnie te moje ciuchy są pognięcione, ale one bardzo długo leżały w takich torbach, więc się po prostu pogniotły. Też mamy mankiet i z tyłu takie. Kolejne spodnie mamy z C&D z serii Jessica, a rozmiar to jest, zaraz wam powiem, moje kochane, to jest 44 i one rzeczywiście są dosyć duże. One są deko na mnie za duże. Po prostu jeden rozmiar. Cały czas powtarzam słowo po prostu, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Przepraszam was, nie kontroluję tego kompletnie, dlatego że tak wszystko chcę szybko powiedzieć, prawdopodobnie dlatego tak powtarzam to słowo. Tutaj mają kieszenie. One są z takiego pluszowego materiału, takiego mięciutkiego, milutkiego. I to są rureczki. Jeśli chodzi o wzór, mam nadzieję, że go widzicie tutaj stąd. Jak nie, to wiecie co, może zrobię wam zbliżenie. O, teraz pięknie widać. To są takie kwiatki, jakby róże. O, o teraz widać, dobra. Kolejne spodnie to są spodnie takie eleganckie, wizytowe, z Orseya. Niestety metki nie mam, ponieważ ja wszystkie metki ścinam, obcinam, jak widzicie tutaj też jest obcięte, tylko jest Orsay, metka od Orseya, żebym widziała z jakiego sklepu, a tak to po prostu po bokach, wszystkie metki zawsze obcinam. Jedna z was mnie pytała o skład sukienki czarnej z Mojito z zeszłego filmiku. No sorry, ale nie mam metki do niej, także nie mam pojęcia, z jakiego ona jest materiału. Mniej więcej na oko mogę wam opowiedzieć na jakiś materiał, jeżeli będziecie ciekawe. Ale to są akurat spodnie, no takie wizytowe, eleganckie. Z takiego typowego właśnie kancikowego, można powiedzieć, materiału. One są szerokie, to są szerokie nadawki, nie jakieś rurki czy coś, tylko takie no typowo eleganckie, wizytowe spodnie. One są w kolorze takim ciemnym, brązowym, zapinane oczywiście na guzik i tutaj jeszcze taki mniejszy guziczek jest zabezpieczający na suwak i na takim jakby nałączeniach materiałów oraz na brzegach jest taki skórzany, ekoskórzany materiał. Takie kawałki ekoskóry są. Więc to jest jedna para tych wizytowych spodni w kolorze takiego ciemnego brązu. Z tyłu wyglądają tak, a trapy oczywiście kieszeń, to nie są kieszenie. I drugie również z Orseya, tutaj też metki nie mam. Zobaczcie, obcięta metka, tylko Orsay został. I to jest rozmiar moim zdaniem i tych i tamtych spodni, zaraz wam powiem, tak na moje oko. To jest gdzieś M-ka, no to nie jest S-ka, to jest M-eczka, jedno i drugie. Tak wyglądają, te drugie są z takiego bardziej może kocowego materiału, tamte są takiego typowego kancikowego, a te są z takiego jakby delikatnego koca, ale nie grubego, to jest fajny materiał, tylko taki jakby misiowy. Takie również szerokie, nie są rozkoszowane czy coś, one są proste nadawki, tylko po prostu takie szersze. Z przodu one są bardzo podobne do tamtych i z tyłu są takie. I spodnie mi się już powoli kończą, teraz mam takie bardziej sportowe. Tu mam spodnie z Diversa. Rozmiar to jest 28, size 28 i długość nogawki 32. Wyglądają tak, one są szare w taką ciemnoszarą kratkę. Bardzo ogólnie ładny mają kolor, wzór. Bardzo lubiłam te spodnie, troszkę je ponosiłam, ale tak jak mówiłam już wam wcześniej, po prostu kupiłam te ciuchy i mocno przytyłam w takim krótkim czasie, więc długo ich nie nacieszyłam się nimi długo. Wyglądają idealnie, tutaj nie widać żadnego zniszczenia na nich, kompletnie, kompletnie. I to są takie bojówki typowe, po bokach mają kieszenie. Tak się prezentują. Porządny materiał, taki lekko śliskawy, chociaż nie do końca. Ciężko powiedzieć, bo również pewnie metkę obcięłam. Chociaż nie, tutaj mam metkę. Zaraz wam powiem, z jakiego one są materiału. Kolor beige. 100% bawełna. O, nawet bym nie pomyślała. 100% bawełniane. Bardzo fajne. I z tyłu mają takie kieszonki jeszcze tutaj i oczywiście szlufki na pasek po całości. Także no,
tak wyglądają te spodnie, bardzo fajne są. Teraz mam bielusieńkie spodnie dresowe, całe białe, z Pumy, w rozmiarze XS, malutkie, po prostu malusia spodenki. Caluśki białe, tutaj naprawdę nie ma co pokazywać, bo ja nie mam tutaj żadnych, znaczy one nie mają żadnych jakichś wstawek, ani niczego. Ja na przykład jak kupuję jakieś dresy albo jakieś nie wiem, bluzki czy coś właśnie takie z tych dresiarskich firm, to nie lubię jak mają jakieś duże znaczki czy coś. W tym, na tych spodniach akurat jedyny znaczek to jest taka Puma tutaj, wyszywana, troszkę, też w białym kolorze, tylko troszeczkę się tak odznacza ten kolor nitki, jest deko inny niż spodni. Widzicie, to jest jedyny znaczek na tych spodniach. Tak to się prezentuje. Tutaj macie metkę, rozmiar. Tutaj mamy przód, jak widzicie, kieszenie są z przodu, a ściągacz mamy tutaj z boku. Nie z przodu, nie z tyłu, tylko o, po boku. Z jednego, po prostu z jednej strony z boku jest właśnie ściągacz. A z tyłu takie zwykłe. One są takie z takiego mięciutkiego materiału, bardzo fajnego, przyjemnego, przewiewnego. I to jest XS, naprawdę malusie. I teraz mam dresik. Najpierw Wam pokażę spodnie. To jest dres, zaraz Wam powiem z jakiego sklepu, z Nike, rozmiar S, czyli o rozmiar większy niż te białe. No, wyglądają tak. To jest piękny kolor. To jest kolor taki brązowawo-złoto, beżowy, taki ciemny beż ze złotem, to piękne są, po prostu prześliczne, bardzo ładnie wyglądają. Z przodu nie mają kompletnie gumki, gumkę mają tylko z tyłu i z przodu są ściągane. Ściągacz jest po prostu, o tutaj z przodu. Tak się prezentują. Kieszenie, wiadomo. Tak. Tu mamy nogawkę. I jeżeli chodzi o nogawkę, to tutaj mamy jeszcze suwak. Możemy sobie rozpiąć. To jest ten model z rozpinanymi właśnie nogawkami. Ale możemy to oczywiście zasunąć. Więc to są spodenki. Z tyłu są takie. Tak wyglądają. I jedyny znaczek to jest ten tutaj. O, najeczki. I metka. Mam nadzieję, że coś widzicie. O. Dobra. I do tego bluza jest biała, z takimi delikatnymi właśnie wstawkami, jak ten kolor właśnie spodni, tylko poczekajcie, ją znajdę. I bluza rozmiar S i ten komplecik jest ogólnie na 1,68 m. I tak jak powiedziałam, już cała biała, ona nie ma kaptura, tylko ma taki kołnierzyk, ja ją specjalnie zapięłam, żebyście zobaczyły. Ściągacz z przemiłego, naprawdę cudownego materiału, to jest bardzo mięciutki, taki milutki materiał, przewiewny przede wszystkim też. Jak widzicie te tutaj, o, te łączenia takie, to mają właśnie w kolorze tych spodni. I znaczek Nike tutaj ma, jeden jedyny, również jest właśnie w kolorze tych spodni, taki właśnie złotawy. Prześliczny jest ten dresik. I tu mamy z tyłu również, o, taką klapeczkę. Tu w środku jest siateczka, żeby to było przewiewne, żeby nam się plecki nie pociły. Tak to się prezentuje. Suwak jest schowany pod taką klapką i oczywiście kieszeń. I jeszcze tutaj na dole jest ściągacz przy tej bluzie, jeżeli byście chciały, potrzebowały. Rękawki są zapinane na takie zatrzaski. Więc cały dresik będę chciała sprzedać, tak się prezentuje. Śliczne, w rozmiarze S. Dobrze, to teraz mamy kilka spódniczek. Pierwsza z nich to jest ze sklepu Tidy Whale w rozmiarze S. To jest taka malutka, króciutka spódniczka, prześliczna, zobaczcie jaki to jest piękny kolor. Takiej żywej, odroskowej zieleni. W kratkę, plisowana tu na dole, zresztą jak widzicie. Zapinana jest tutaj z boku na guziki, tylko po jednej stronie. Jest króciutka, malutka, taka nelato, no po prostu śliczna, prześliczna jest. Druga również z Tally Whale, tylko że to jest już rozmiar XL i to jest seria, akurat ta spodniczka to jest z tej samej serii, co były te spodnie, które Wam pokazywałam, takie, w takim kolorze właśnie jak ten, jak ta spodniczka i miały taką gumkę czarną tutaj. Ta spodniczka również ma gumkę, tylko ona jest, ta gumka tutaj z boku, po bokach, tylko po bokach i jest rozciągliwa.
I ta kiecka również jest rozciągliwa, więc na różne zatki wejdzie. Tak się prezentuje. Jest króciutka, dopasowana, taka ma być. Jeśli lubicie takie rzeczy, to jest spódniczka dla Was. Z jeansu oczywiście. Następna jest ze sklepu Stradivarius w rozmiarze L. W takim kolorze granatowym, również taka przylegająca. Również króciutka na lato. Tutaj ma wstawki z ekoskóry i to są suwaki tak jakby, no to nie są kieszenie. To są takie atrapy kieszeni, ale jak widzicie suwaczki są tutaj i schowane właśnie pod taką ekoskórką. Tak się prezentuje ona z przodu. Z tyłu jest taka. I ona jest również takiego rozciągliwego materiału. I w jedną i w drugą się rozciąga. W kolorze granatowym. Kolejna jest ze sklepu Motivi. I ona jest w rozmiarze 42. Tak. Europejskie 42. Ale dla mnie to jest L-ka, to jest 40 dla mnie. Tak się prezentuje. W kolorze szarym, jak widzicie, z takimi kwiatkami. Różne odcienie szarości ogólnie. I tutaj na dole jest jeszcze falbanka. I tu, mam nadzieję, że widzicie, jest tak jakby pasek z klamerką z diamencikami. I ona jest takiego również rozciągliwego materiału. Takiego śliskiego. Kurczę, wiecie co? Mam tutaj metkę, ja wam przeczytam może tutaj skład jej. 92% wiskoza, 8% elastan. Więc tu mam następną właśnie spódniczkę. Przepraszam was za dzwonek, ale zaraz coś odbierze. I ostatnia jest ze sklepu Fresh Made. Kompletnie nie wiem, co to jest za sklep, nie pamiętam, gdzie ja ją kupiłam. Ona jest biała, to jest spódniczka jeansowa, tylko że biała. Na dole również jest taka falbanka. O, może teraz lepiej widzicie, coś takiego. To jest taki dość gruby jeans. Bardzo porządna, ani razu w niej nie byłam. Kompletnie ani razu. Ona jeszcze niedawno miała metkę, ale ją po prostu odcięłam w końcu. Tak. I tutaj jest jeszcze coś takiego jakby kot kreskowy, ale to jest taki dla bajeru po prostu. Tak to się prezentuje. Rozpinana, wiadomo, to jest jeans, tak jak powiedziałam, tylko że biały. I to jest rozmiar, bo nie powiedziałam wam jeszcze, 99% koton, czyli bawełna i 1% elastan. I rozmiar to jest M. Szybciutko, kolejna spódniczka jest z H&M. Ją kupiłam całkiem niedawno i to jest rozmiar akurat 44. I to jest taka spódniczka cięta na kole albo na pół kolu, jak widzicie. I to jest ekoskórka. One były kiedyś, znaczy kiedyś, no pewnie do tej pory są, ale pamiętam w zeszłym roku były bardzo modne. I ja właśnie ją w zeszłym roku kupiłam w H&M. Tak? I ona mi sięga przed kolano, ona jest dosyć długa. Z tyłu jest na zamek. Jak widzicie, tak się prezentuje. Ją się chyba bardziej w talii nosi niż na biodrach, niż na pasie. Bardziej w talii. Została mi jeszcze jedna spódniczka, ona jest ze sklepu Fishbone w rozmiarze S, bardzo malutka, wygląda tak, jest króciusieńka, ani razu jej na sobie nie miałam. W sumie nie wiem, po co ją kupiłam, ona wygląda jak taka spódniczka dla albo bardzo, bardzo, bardzo takich filigranowych dziewczynek, albo dla po prostu córki, można sobie kupić dla córki na przykład. Tak się prezentuje, w kolorze różowym. Również to taka delikatna falbanka, rozkoszowana. O. I tutaj po boku ma suwak. I jeszcze taką tasiemkę, można sobie kokardkę zrobić, nie wiem, cokolwiek. Więc z Fishbone w rozmiarze S.